Były ambasador pozwie premiera. Tusk pokrzyżował moje plany zawodowe. Złożyłem pozew o ochronę moich dóbr osobistych, mówi były ambasador Polski przy NATO i były wiceszef MON. Tomasz Szatkowski przekonuje, że oskarżenia premiera Donalda Tuska względem jego osoby są niesprawiedliwe. Pokrzyżowały one ponadto moje plany zawodowe, które były związane z działalnością ekspercką i akademicką. Odczuwam dziś ich negatywne efekty, dodaje. Rząd odwołał Szatkowskiego z funkcji ambasadora przy NATO, jednak prezydent Andrzej Duda stanął po jego stronie, mianując go swoim doradcą społecznym. Pałac Prezydencki uważa, że Szatkowski wciąż jest ambasadorem, ponieważ to prezydent odwołuje i powołuje dyplomatów. Tego samego zdania jest sam Szatkowski, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przekonuje, że decyzją MSZ już nie jest kierownikiem placówki w sojuszu. Przypomina jednak, że w Polsce ambasadorów powołuje i odwołuje jednak prezydent. A prezydent Andrzej Duda mnie nie odwołał, mówi. Podczas lipcowego posiedzenia Sejmu szef polskiego rządu publicznie zarzucił Szatkowskiemu nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi oraz uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych. Premier, powołując się na ustalenia służby kontrwywiadu wojskowego, oznajmił z mównicy sejmowej, że informacje te przekazano mu i prezydentowi na początku maja, po zakończeniu szczytu NATO. Szatkowski odpowiada Tuskowi, to jedynie pomówienia. Doprecyzujmy, premier stwierdził, że to służba kontrwywiadu wojskowego w 2019 roku postawiła mi takie zarzuty. Tak naprawdę są to jednak jedynie pomówienia wynikające z donosu, który został złożony przeciwko mnie, gdy byłem wiceministrem obrony, a o weryfikację, którego ja sam poprosiłem SKW. Co jeszcze ważniejsze, a czego także zabrakło w tym zdumiewającym wystąpieniu, weryfikacja została zakończona w sposób pozytywny, oddalając wszelkie ewentualne podejrzenia. Albo więc pan premier świadomie dezinformuje, albo ktoś go wprowadził w błąd, a on nie zadbał o weryfikację tych informacji, twierdzi w rozmowie z dziennikiem Tomasz Szatkowski. Szatkowski podkreśla, że oprócz publicznej informacji podanej przez ABW i komentarzy ministra koordynatora nikt się w tej sprawie w ostatnich miesiącach do niego z żadnymi pytaniami nie zwracał. Były ambasador Polski zapowiada walkę o swoje dobre imię. Były ambasador Polski przy NATO już wcześniej zapowiadał, że złoży pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw premierowi. Oczywiście, będę wykorzystywał wszelkie prawne środki ochrony mojego dobrego imienia, przekazuje. Tak jak wcześniej zapowiadałem, po serii zmanipulowanych i nierzetelnych publikacji Gazety Wyborczej oraz fiasku żądań sprostowania, złożyłem pozew o ochronę moich dóbr osobistych. Oskarżenia premiera Tuska są nie tylko głęboko niesprawiedliwe wobec mojej, jestem o tym przekonany, ciężkiej i uczciwej pracy na rzecz naszego kraju. Pokrzyżowały one ponadto moje plany zawodowe, które były związane z działalnością ekspercką i akademicką. Odczuwam dziś ich negatywne efekty, podkreślił.